deklasują kolejnych rywali bez znaczenia, czy do Kosynierki przyjedzie outsider, czy też jak w niedzielę jedna z czołowych drużyn ligi na koszykarzy Śląska nie ma mocnych. Trwa serial wygranych. Wrocławianie po porażce w pierwszej kolejce wygrali 21 kolejnych meczów i wyrównali rekord ze Stalu Zielona Góra sprzed 5 lat. Jeżeli zwyciężą w kolejnym spotkaniu, zostaną samotnym liderem kolejnych zwycięstw na parkietach pierwszej ligi koszykarzy. Mecz z Sokołem nie był łatwym spotkaniem. W dwóch pierwszych kwartach goście nawiązywali wyrównaną walkę i Śląsk nie mógł uzyskać wyraźnej przewagi. Inauguracyjne 10 minut gospodarze wygrali 28-19. W drugiej kwarcie był remis po 20. Tuż po przerwie zdecydowanie lepiej prezentowali się przyjezdni. To oni seryjnie zdobywali punkty i do zaledwie kilku oczek zmniejszyli prowadzenie lidera tabeli. Śląsk zdołał odzyskać rezon w końcówce trzeciej ćwiartki, podkręcił tempo i zdołał jeszcze wygrać tę część 21-16. W ostatnich 10 minutach oglądaliśmy doskonały basket w wykonaniu zespołu Jankowskiego i Chudeusza. Zarówno pierwsza piątka, jak i rezerwowi grali bardzo efektownie i efektywnie, zarówno w obronie, jak i ataku. Zagubieni koszykarze trzeciej ekipy sezonu w pierwszej lidze chcieliby mecz zakończył się jak najszybciej. Wrocławianie wręcz odwrotnie, do ostatniej syreny dominowali i powiększali prowadzenie. Wrocławianie oczko ustrzelili bardzo efektownie, umacniając się na prowadzeniu w lidze. Najwięcej punktów dla Śląska, 18, zdobył Michał Gabiński.